Witam, witam. Chcecie mieć pałac wolności i nie pracować dla innych w pracy? Mój kanał jest poświęcony temu. Nie sprzedaję żadnego e-booka. Nie mam kursów. Nie biorę pieniędzy od ludzi. To wszystko, co tutaj przedstawię, jest za darmo, bo jest książka, które mają ponad 100 lat. Jak Benjamin Graham, The Getty Investor, najbogatszy człowiek w Babilonie, albo Warren Buffett, jego kolega Charlie Munger. O takich rzeczach mówię, co wszystko jest za darmo, i któregoś dnia, jakby ci inwestowali długoterminowo, za 10, 15, 20 lat nie będziecie musieli iść do pracy. Bo takie coś istnieje jak akcje dywidend, które ci wypłacają wypłaty, jakie masz i trzymasz. I ta wypłata się akumuluje, jak wpłacasz jeszcze raz te same akcje. Coś jak książeczka oszczędnościowa. Tylko taka dorosła dla prawdziwych przedsiębiorców i inwestorów. A co dzieli was pomiędzy taką książką? Tylko wiedza. Nic więcej. A przedsiębiorcy, tacy, takie rzeczy robią, są skazani na sukces albo zwiększają szanse swojego sukcesu. I my też chcemy zwiększyć szanse swojego sukcesu. I po to robimy. Ale patrzcie, jak ktoś śledzi mój kanał, to już wie. 4 rano. Ja już tutaj siedzę i do was mówię. Jest 4 rano. Ja się nie czuję w ogóle zmęczony. Biegałem już 5 kilometrów z psami. Wziąłem wannę z lodem przez 5 minut i 30 sekund. Zważyłem się, wziąłem temperaturę ciała. Trzymam diety, trzymam posty, się zdrowo odżywiam, suplementuję. Szukam jakichś specyfików tylko po to, żeby się dobrze czuć. I to wszystko się nazywa dla mnie, jak to nazywam, pałac wolności. I te wszystkie cegły położone jak post, dieta, inwestycje, codziennie się ulepszasz, minimalizm, to są w moim pałacu. Mam fundamenty marmurowe, tak tyle powiem, nie styropianowe. Nie wziąłem pożyczki z banku. Jestem na zero, nigdy nie wziąłem. I nie popieram pożyczki z banku. I to wszystko, chyba że jesteś przedsiębiorcą, masz okazję coś kupić, ci to jest potrzebne, widzisz okazję. Okej, ale typowy Jan Kowalski chodzi do pracy tam i tam, pracuje ciężko, poniewierają go, a on bierze pożyczkę. Ja samego sobie założył kajdanki i kulę u nogi. Tak to wygląda na 40 lat. I takie coś czasami to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jeszcze ludzie tutaj robią, co sobie chcą, tak? To już zależy też od życia oczywiście, tak? To już nie do każdego tak można mówić, tak? Ale tak ogólnikowo można powiedzieć, tak? I w tym filmie też powiem, w jakie akcje inwestować. W co, w jakie akcje. To wiadomo, też, jeszcze raz powtórzę, to nie jest żadna porada finansowa. To jest tylko gadka, szmatka o moich rzeczach i moich doświadczeniach. Rzeczach, które dla mnie działają. Ja chcę być takim mentorem ala, żeby ta młodzież mnie oglądała, bo ja takiego wzorca nie miałem. Zdam sobie sprawę, że taka wiedza jest dostępna ogólnie wszędzie. Tylko, że trzeba po te książki zasięgnąć, mieć kogoś, żeby taki przykład dzieciom dał. Ja się czuję zobowiązany, żeby takie coś robić. Ja nie chcę zarabiać pieniędzy z tego, bo ja jestem przedsiębiorcą i mam swój biznes. Mieszkam w Wietnamie i nie potrzebuję robić pieniędzy z czyichś inwestycji. Ja tylko chcę, żeby się nie szyła patologia na inne generacje i żeby ludzie uczyli się inwestycji od siebie, zbierali się w grono osób, jak Naval Ravikant mówi i Charlie Munger. Otaczaj się tymi osobami, które mają takie same zainteresowanie, jak i ty, a nie jakimiś głupotami ci będą zaśmiecały umysł. I tak się będzie w życiu rozwijał 10 razy szybciej niż inne osoby. I tak to właśnie trzeba dzieci pokierować. Też tu przybiadolę jeszcze raz, bo zawsze powtarzam, może to już ludzi denerwuje, tak? Ale słuchajcie, mam prawo tak powtarzać. I będę powtarzał, bo mnie skrzywdzili ludzie od 7 roku życia. Poniewierali mnie. Ja nie miałem mamy. Moja mama miała problemy z alkoholem. I mój tata się rozwiódł z mamą. I od tego momentu moje życie się stało aż takie nieprzyjemne, można powiedzieć. Już nie miałem dzieciństwa, nie bawiłem się samochodami. Nie ten, tylko sprzątałem w domu, chodziłem po zakupy, odkurzałem i zamiatałem. Takie było dzieciństwo. I może dlatego taki wyrosłem człowiek, nie wiem. To zawsze idzie wszystko na plus, ale jako dziecko nie rozumiesz tego. I niesiesz tramę przez długie lata,
póki nie wrócisz na dorosłego człowieka, jak on cię tam w głowie ułoży, to wtedy, ale przez te 10, 20, 15 lat, to dziecko cierpi. I takie dzieci trzeba zrozumieć, pokierować i pokazać im drogę, że jest takie coś jak pałac inwestycyjny, gdzie oni będą dokładnie kupowali akcje, też powiem, jakie aplikacje ściąga teraz, tak, jakie firmy. I wtedy będą wolni finansowo. Mi pluto w twarz, w szkole się wyśmiewano ze mnie, wytykano mi palcem, że mamy, nie mam. W domu mnie wyśmiewano, że jestem głupi, że nie, żebym się nie uczył, bo nie ma sensu. No co to jest za... Co to za... Tak się robi dla dzieci? Ja to bym takich ludzi, ja nie wiem, policję bym wezwał, jak byłoby można. Co nie robi sensu, tak? Naprawdę. No takie coś robi dla dzieci. Ludzie starsi, o 10 lat, 20 starsi tak robią. Dziecko wykorzystuje, żeby chodził tam i tam, sprzątał na ich pokojówka czasami też. To jest masakra, wam powiem. I później też, jeszcze miałem taką to, że weszła później jeszcze, wiecie, druga żona mojego taty, że też tam przyczyniła się do mojej tramy, tak? I ja miałem do 25-24 roku życia cały czas pod górkę. Nie było dla mnie, że byłoby super. Na podwórku było wesoło, ale w domu było smutno. I tak naprawdę było. Tylko mój tata, jedna osoba, która za mną i we mnie wierzył. Żeby tata nie było, to bym nie wiem, co się ze mną stało. To jedna osoba, tata we mnie tylko wierzył. Było źle, każdy mówił inaczej, a ta osoba tylko mówił, nie, tak nie jest, on jest inny i będzie, kiedy z niego ludzie będą. Takiego tatę ja mam. I taki tata mi walory dał. Ja dzieci nie mam, ale chcę, żeby ludzie mnie śledzili i takie walory też wzięli, żeby te patologii nie było. No bo to jest masakra. Bo patologia, później takie osoby jak ja, które były poniewierane, poniewiera kogoś innego. Nawet o tym nie wiedzą, bo tak się wychowali. Jak ktoś jest kryminalistą, będzie później kryminalistą. Alkoholik robi alkoholika. Tak to wygląda. No, nic innego. I to trzeba patologię zatrzymać, absolutnie, zrozumieć, co się stało. Sięgnąć po książki i wiedzę. Tam ona jest dostępna za darmo. Nie trzeba nic innego robić. I ten. I trzeba albo słuchać jakiegoś kanału. Teraz jest nawet nie trzeba nic czytać. Podcastu słuchasz, audycji. I normalnie wszystko tam jest. Od A do Z. Nie trzeba nic nawet dużo myśleć. Wałkujesz to samo 3 razy i to wszystko wpada ci w głowę nawet bez uczenia się. Tylko trzeba się zainteresować i śledzić dobrych ludzi. A nie jakieś hip-hopy, takie rzeczy. Bo tam są może hip-hopy słuchać, ja też słucham gdzieś hip-hopy, tak? Ale nie, ja wierzyłem w tych raperów jak w Boga. Myślałem, że oni są już najlepsi na świecie, to są ludzie, które biorę przykład z nich. A to jest złudne i złe. Połowa ich jest mordercy, narkomani, nie szanują dziewczyn, rasiści, słowo N, co drugie słowo. Jak to masz tak funkcjonować? Ja wam powiem takie coś, ja miałem 8 lat. Tak się wychowałem w takiej patologii, jak 8-letnie, 10-letnie dziecko. Wiecie, jak ja mówiłem? Ty, patrz, jaki gość, ale ma zajebistą furę. Ja tak mówiłem w wieku 80 lat. Tak mnie pokierowano. A tata pracował biedny, 12 godzin dziennie, autobusem jeździł, nie ma czasu dopatrzeć. Żeby on nie pracował, to by wszystkich poustawiał tak do rogu, że ładnie pięknie by było. Ale niestety, też biedny człowiek nie wiedział, ciężko pracował. Za 1000 zł w komunie okrali go skurczybiki też. Taka ciężka praca. Nic w życiu nie doznał takiej przyjemności. Tylko teraz. Dobra, to już. Słuchajcie. Już to się rozbiadoliłem na takie głupie tematy ten. Pogadamy teraz lepiej o jakichś innych rzeczach. Tak? O inwestycji. Bo już 4 rano, a ja to jeden na tematy, że ja tutaj nie chcę takich rzeczy rozmawiać. O, tyle powiem. Tutaj się cieszmy i ten. Ale wiecie, o co chodzi. Tak dobitnie. Mam prawo powiedzieć, wiesz. Mam prawo, tak? Skurczybiki poniewierali. Siedziałem cicho tyle lat. A teraz publicznie powiem i douczę na moich krzywdach. Bo ja mam prawo. Ja mogę wam pokazać moje blizny moich cierpień. Słowami i czynami. Jak można. Wyglądacie skurczybiki, to tak nie róbcie. Nikomu. Ci, co bully robią. George St. Pierre z UFC też miał bully, co? Na czapiona UFC wyszedł i człowiek normalnie, że do serca przyłóż. Ja też taki chcę być. O. Okej. Okay. Ty. Słuchajcie. W jakie aplikacje
ściągać. Tu takie coś jest, na przykład sobie zapisałem tutaj, tak? Bo ja nie mieszkam w Polsce, tak? Ale zapisałem sobie. Jest mBank w Polsce, aplikacja ściąga. XTB, XTB, Revolut. Ale to ten bank Revolut. Ja mam, ale nie wiem, czy tam jest dobra opcja tego kupować akcje tam, czy tam krypto, nie? DeGiro, 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 DeGiro to słyszałem. Ta aplikacja jest dobra i tania. Z tego, co ja tylko wiem. eToro, eToro to ja mam. eToro jest dobre. Taki byk ten, eToro. Też nie myślę, że eToro to jest diabeł na tym, tak? Bo wspominałem też jednego gościa, że nie kupił eToro akcji, znaczy tego, aplikacji, bo myślał, że diabeł, bo ma rogi, tak? To nie chce w diabła inwestować. Albo drugim powiedział, że nie będzie inwestował w eToro, bo to jest firma Żyda, coś takiego. Już nieważne, tak? A słuchajcie, to nie chodzi o Żyda, to nie chodzi o ten, chodzi o ciebie, o twoje inwestycje, pałac inwestycyjny. Żebyś ty w życiu osiągnął coś, a nie ty patrzysz na innych ludzi, a nie zajmujesz się sobą, tak? Okej, okay, powtórzę jeszcze raz. mBank, XTB, Revolt, Revolut, sorry, DeGiro, eToro. Takie aplikacje, ja spytałem się na online i takie aplikacje polecają w Polsce. Wy sobie to sprawdźcie. A ja mam powiem tylko tyle. Takie aplikacje, tak? Także są polskie, ale także są zagraniczne. I wy, jako nawet ludzie w Polsce, starajcie się otworzyć umysł na świat. O co mi teraz chodzi? Że nie patrzeć tylko, co się dzieje w Polsce. Tak? Nie mieć tylko polskich rzeczy, jak akcje czy jakieś inne. Też troszeczkę patrzeć w świat. Ale ty powiesz, o, ja mu nie mówię po angielsku, nie mówię to, nie mówię tamto. Słuchajcie, teraz można sobie wszystkie strony, nie chcę to przetłumaczyć nawet z każdego języka na angielski. Są takie add-ons, tak? Czy takie te, już nieważne, to można sobie takie ściągnąć, tak? Albo ten, można Google Translator, też można przetłumaczyć wszystkie ten, zdania to. GPT Chat, Copilot, Gemini, Grok, to są te sztuczne inteligencje, tak? Tam można sobie też przetłumaczyć wszystko, jakby się ten. Tylko cierpliwości trzeba i trzeba dążenia do celu, tak? I dążenia do wiedzy i spędzać swój wolny czas na jakąś małą samoedukację. Na tym to wszystko polega, tak? To nie jest takie skomplikowane. Tylko trzeba pomału zacząć. Jak ci się nie chce i nie lubisz i na przykład nie chcesz siedzieć, nie się zmuszasz, tak? To coś jest nie tak z dietą, coś jest nie tak z spaniem, alkoholem. Coś tam jest nie tak z tymi rzeczami, tak? Trzeba coś tam wyeliminować z diety, tak? Albo ćwiczyć więcej i bardziej zmienić trening. Kulturyści, o to wszystko się mnie gość pytał, tak? Później się troszeczkę jedzą za ciężkie, takie białka, to ciało trawi, to nie będziesz wypoczęty rano, nie? Taka dieta kulturystyczna nie jest zdrowa tak samo, nie? Ale to już nieważne, mówimy o dietach, sobie inny odcinek zobaczyć. Takie aplikacje właśnie ściągnąć. Do czego właśnie jeszcze tutaj mówiłem? Nie myślę tylko w Polsce. Na przykład ściągnąć inne aplikacje, takie jak Fidelity albo Schwabs, albo Robinhood. To są amerykańskie, które też można w Polsce albo zobaczyć, albo zadzwonić do nich, pytać się, czy też na polskim, jak mieszkasz w Polsce, można takie coś otworzyć, tak? I ja wiem, że takie coś można. Także zobaczyć na online i też dociekać, tak? Jakie ten. Patrzeć, to było eToro na przykład, jak trzymasz SPX 500 na eToro, czy dywidend na eToro, tak? To te opłaty za te trzymanie, to się nazywa overnight fees, tak? To czasami przez noc albo przez weekend tam się trzyma. I te opłaty na eToro są droższe, tak, jak na innych. I to naprawdę się akumuluje i to tak jest niemiłe płacić, bo ja nie lubię płacić za coś, za te akcje, tak? Ja lubię mieć, no mogę tam płacić za SPX 500, tam rzeczy, to wiadomo, tak? Za te ETF-y troszeczkę, że tam złożyli, tak? Ale słuchajcie, to najważniejsze jest to, żeby nie płacić jak najmniej, tak? Taką najlepszą platformą na takie coś jest Schwabs, moim zdaniem. Prosta aplikacja, normalnie jakbyś używał komputer zwykły na telefonie, prosto się kupuje, podłączasz bank Wise, tak? Tam jest też, możesz sobie kupić biznes Wise, to i to. Podłączasz ten bank, tam jest automatycznie, normalnie się przelewa, wiesz, tym bankiem się tam jakoś ten i normalnie fajnie się to używa, tak? Te Schwabs ma niskie opłaty, tak? Overnight też ma niskie. Firma jest stabilna, wiesz, to jest amerykańska firma. To się nie zawali szybko, to nie szybko, się nie zawali w ogóle, moim zdaniem, wiesz, bo są marne szanse, musi jakieś coś krytycznego stać, większego 10 razy niż COVID, żeby takie coś ucierpiało, tak? I tutaj taka firma, to jest na długoterminowo, bo wiadomo, takie akcje jak Dividend, albo takie akcje jak SPX 500, wiecie, jak się inwestuje tam, niektórzy na łatwiznę idą, to wtedy
dobrze jest coś na długoterminowo trzymać w jakichś dobrych platformach, tak? Ja właśnie wszystko kiedyś miałem na eToro, ale pomału zacząłem przekładać na Schwabs. Ja zacząłem przekładać i zmieniać strategię, tak? I zmieniłem strategię tych inwestycji parę razy, tak? Już nie będę tutaj wracał wcześniej, tam jakieś parę lat ten, bo już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, co teraz mam, tak? I przemyślałem o inwestycjach już przez lata i te moje akcje, co wam powiem, to teraz już drugi film nagram, bo wczoraj też nagrałem o akcjach samych, ale jak ktoś ogląda, to ja to jeszcze powtórzę, tak? Taka moja gadka, bo ja, jak ktoś to ogląda, to oglądacie cały czas, wałkujcie tą wiedzę, aż wam wejdzie w głowę i to się stanie taką waszą, nie wiedzą, tylko taką wisdom, jak się nazywa wisdom po prostu, mądrość, tak? Na przykład się uczysz, masz wiedzę, a z wiedzy się staje mądrość, wisdom. Tak, tak musicie mieć taki wisdom, taką mądrość o właśnie tym inwestowaniu i tych podstawach, żeby tą mądrość rozszerzać na innych ludzi, tak? Na dzieci, żeby te nasiono tych inwestycji, ja chcę, żeby w tych procesie się zasiało, tak? I szkoła Warrena Buffetta, Charlie Mungera, Morgan Housel, tak? Jakby wy inwestowali w amerykański market, to nawet nie będziecie musieli w Polskę patrzeć. To będziecie się śmieli z polskich decyzji. Będziecie mogli mieszkać w Polsce, a nie stresować się z rządem w ogóle. Bo inwestujecie kompletnie w market gdzieś indziej, za granicą. I takim czymś możecie inwestować w amerykańskie akcje i nawet i obligacje, jak chcecie, rządowe. Ale w Polsce też możecie rządowe obligacje sobie robić. To się to wszystko się tym zainteresować. Rozumiecie? To jest wszystko kwestia zainteresowania. Ja jestem taką osobą, że zamieniłem wszystkie hobby na takie rzeczy. Kiedyś oglądałem UFC, jiu-jitsu robiłem, tam takie rzeczy, jeździłem motorem, interesowałem się, tak? A teraz ja jestem jakiś, zrobiłem maniak. Ja zamieniłem wszystkie hobby tylko na rzeczy, które mi przynoszą inwestycyjny pałac wolności mojej. I już wam tłumaczyłem, co to jest. Każda cegła od diety do keto, wszystko jest zaplanowane. Moje ciało to walczę o każdą kalorię, proteinę. Jak ja zjem banana, to aż mi się ręce trzęsą. Tak mi cukru się chce. A ja cukru nie jem, bo cukier to zabija mózg. Nie myślisz dobrze. Chciałbym wstał mi się czas o 4 rano. Patrz, jest 4 rano teraz, patrz. 4:30 rano. A ja mówię, jakbym była 6. Ja nie czuję w ogóle zmęczenia. Czy to jest 4 rano? Czy to jest 8? Czy to jest 5 po południu? Ja tak samo bym do was gadał, z taką samą energią. Taka jest jazda. Ja to o tym pałacu inwestycyjnym wolności i zdrowia wam mówię i uczę na moich kanałach. To takie to sobie do serca wziąć, bo ja jestem chodzącym przykładem i to robię, widzicie, z psami pobiegiem. Nie będę już pokazał tu w wannach wchodzą, bo to nie ma sensu. Ja nie chcę pokazywać, co ja tu to robię. Ja nie robię to dla was, tylko robię to dla siebie. Nie jestem tutaj robić show. To, co ja mówię, to są fundamenty mojego pałacu. I nie muszę tego pokazywać. Jak nie chcecie, nie uwierzycie, to nie. To co ja mam zrobić? Mam tu latać i w wannę wchodzić przed kamerą? Co to, jakiś pozer? Jestem influencer? Nie jestem. Słuchać, co z moich ust wychodzi, a nie oczami patrzeć. Ten film powinien nie mieć w ogóle wideo, tak musi widzieć cegły tu na ścianie i mnie słuchać. Tak jest najlepiej. Tak Naval Ravikant tak robi. Nagrywa telefonem takim, że go ledwo widać i słychać. To ludzie proszę go, żeby nagrywał. On mówi, że nie. Miliony go śledzą. Naval Ravikant to jest największy geniusz, jaki się tylko urodził. Na lewerze Charlie Munger i Warren Buffett. Z Indii gość, tego mama biznesu go zamknęła. Weźcie, sprawdźcie gościa, nawet dużo nie nagrywa. Ma takie investment, ARK investment. A nie, sorry, ARK to jest Katie Woods. Angel investment, o Angel Group, coś takiego, Angel Group. No to ma tylko ścisłych inwestorów. Przewidział Uber, przewidział gra, przewidział te aplikacje takie. No. W ogóle wam powiem, to jest geniusz. I takich geniuszy trzeba podziwiać. Nie, a może nie, no pieprzy głupoty. Taki krytyczny Dunning-Kruger efekt myślenia. Ja takie coś kiedyś miałem, też pamiętam. I to się chyba w Polsce jest, to jest w Polsce wirus tego. Wirus mądrości Dunning-Kruger efekt. Ludzie, którzy nie są kwalifikowani, wyrażają się na rzeczy, których nie powinni się wyrażać. Taki mądrala chodzi, taka jest, no, jest w przysłowie polskim. No, nie poucza ojca, jak się dzieci robi. Pamiętacie takie przysłowie? No, to jest czysty polski wytłumaczenie Dunning-Kruger efekt przez ludzi, którzy 100 lat temu takie co spotkali. Już intelektualiści to rozpoznali. No.
Nie ucz ojca, jak się dzieci robi. No nie ucz, no. Ojciec już wie, jak się dzieci robi. Ty dzieci nie masz, to nie ucz. Ja dzieci nie mam, ja nie wiem, jak się ma dzieci. Nie wiem, bo nie mam. I się nie uczę. Jak mi ktoś opowiada o dzieciach, to ja nie mówię, a nie, bo ja nie, bo ja wiem, ja nie mam, ale ja wiem. Nie mówię, no bo ja wiem, że nie mam i nie wiem. Jak nie mam, to nie wiem. Nie byłem, nie widzę, też nie wiem. Proste jak pęczek drutu. A tutaj ludzie robią z igły wirły. I to jest największy problem. Tyle powiem, cholera jest. Poczekaj, napiję się kawę, bo już czwarta rano mi się ciężko jest skupić o tych akcjach. Ale tu akcje, posłuchaj, do akcji dojdziemy. Tak, bo ja tu mam zapisane. Mów o akcjach i mów ten. Mam tu temat, że mnie to będę naprowadzał się, tak? Ale na razie napiję się moje kawki. Waka ciecha host. Mieszkam w Wietnamie. W Wietnamie jest kawa. Kawa się nazywa Weasel kawa. Weasel kawa to jest najdroższa kawa na świecie. Ta, co tu teraz piję, to nie jest najdroższa, tak? Bo... Ale jest nie tania. Co to jest Weasel kawa? Wiewiórka je kawę, kubkę z kawy robi, czyli no, kupę robi, no. Nie będę już ten graficznie na pewno mówił. Oni to zbierają, suszą i to jakiś enzym trawienny w tym żołądku, to ten, to wiesz, te ziarko tam jakoś trawi, tak? I jako kawę oni suszą i ten, to ona jest jakaś lepsza, tak? I taki czasami tutaj w Hanoi też kiedyś pójdę. Jedna kawa kosztuje $50, 200 zł. Taka jest droga kawa. I oni te ziarna hodują i te właśnie ziarka nawet daje im do jedzenia tymi 500, tak? I taką kawę zrobili drogą. Kiedyś tam pójdę i wam też pokażę, ale taka tylko ciekawostka. Napiję się kawy i jedziemy teraz poważnie o inwestycjach. Już dość biadolenia. Jeśli będę biadolił, to zwróćcie mi uwagę. Minimalizm. To jest najważniejsze. Pałac inwestycyjny musi mieć cegły i minimalizmu też. Jak nie jesteś minimalistą, tak masz inwestować. Pieniądze wszystkie, które masz za młodu, tym bardziej więcej inwestujesz i bardziej agresywnie, tym szybciej będziesz wolny finansowo. Ludzie w wieku 35-30 lat już nie muszą pracować do końca życia. Tak jest. I to nawet, ja to nie muszę tutaj mówić. Cechy milionerów. O, nagram drugi film, Cechy milionerów. George Cameron, taki jest gość, Ramsey Show. Zajebisty młody gość, co on mówi, jakie mądrości, jaki młody jest. Jaka jazda. Sąsiad się obudził. To będzie mi pryska wodą tutaj. On tutaj pryska wodą, podlewa mi. Miły gość. Wygląda jak Rambo, nie? Jakbyś go zobaczył, jego twarz jakby z krzaku wyskoczył, to by się zesrał. Tak wygląda. Jakby Rambo wyskoczył z wojny z Wietnamem z nożem takim półmetrowym i cię zadźgał i cię wspożył w twarz i taka twarz wyrzeźbiona w skalę. Taką wygląda. Taki twardy, kurwa, że Jezus Maria. Deszcz pada, starszy gość, tak? Deszcz pada i on tam już ludzie wszyscy się chowają, a on wychodzi i zamiata ulicę. Coś niesamowite. Tu sobie są ludzie. Okej, ty, jedziemy o tych akcjach, cholera jasna, czekaj. Bo ja to mogę gadać o głupotę cały czas. Ja mam gen gadatliwości, to mój kanał się tutaj nie będzie, wiecie. Wam się nudziło, nie będzie w ogóle, cholera jest. A inwestycje, zdrowie. Jeszcze mam z inne tematy. No, znam nawet, jak się robi w balona bukmacherskie te strony internetowe i to legalnie. Nawet to znam, nawet to wam mogę nauczyć, powiedzieć. Okradają te skurczybyki i rujnują innym ludzi. To ja też wam pokażę, jak takich też można wyciągnąć kasę. Zablokuję wam konta, ale z 1000 do 5000 dolarów wyciągniecie. Też wam pokażę kiedyś. Ja tu może zamontuję coś tak, tablicę czy coś. Muszę mieć tablicę i pisać, czy pokazywać wam strategię. I to jest 100% legalne. Wykorzystujesz promocję, tak? A później pokażę. To działa. Zablokowali mnie, już nie mogę, ale wam pokażę. Okej. Okay. Jedziemy o inwestycjach. Macie już te aplikacje ściągnięte. Włóżcie w te aplikacje dowód osobisty, proof of address, czyli dowód, gdzie mieszkasz z banku, swoim adresem polskim. Coś się ma, taki sam adres, jak i na aplikacji. I jak to wszystko zrobicie, to na sam koniec, ja tak zawsze robię, napiszcie e-mail i wyślijcie do tego aplikacji, czy moje konto już jest 100% zrobione, czy macie wszystkie rzeczy. Dajcie numer podatkowy też. Nie oszukujcie z podatkami takich rzeczy, tak?
Podatki to nie rzecz do oszukiwania, to może i do więzienia. To jest największa głupota, jak podatki to sobie robisz. Człowieku, lepiej tu nie inwestuj, jak masz przykrymnować z podatkami. To nie kryptowaluta. A z kryptowalutami też płać podatki. I wszystko, podatki muszą być płacone. Jak ci się kraj nie podoba i w nim płacić podatki, to zmień kraj. I płać tam podatki, gdzie chcesz płacić podatki i lubisz kraj. I ci sprzyja to. I wspieraj kraj podatkami. Tylko tyle powiem. I ten, i aplikacje, nie? I ten. I macie też Schwabs, też Czarny Mąger powiedział i Naval Ravikant, nie kładźcie wszystkich jaj do jednego koszyka. To czyli nie inwestujcie może w jedną też aplikację, tak? Może tych aplikacji możecie sobie zrobić dwie, na przykład Schwabs i eToro, albo Binance i, no nie wiem, jakiś tam od Derlingo, tak? Od tych kryptowalut, czy tam od czegoś. I takie coś musicie robić. Także rozbieżność inwestycji. Akcje. Czyli dywidendy albo jakieś akcje, dobrze, porządnych, stabilnych firm, fundamentalnych, co wy rozumiecie. Tak Charlie Munger powiedział i Warren Buffett. Tak, nie inwestujcie w coś, albo nie inwestujcie w hype. Nie tyle, czy inwestor, Benjamin Graham mówi prosto. Inwestujcie w to, co wiecie i nie słuchajcie hype'u innych ludzi. Po drugie, kryptowaluty. To jest ryzykowne. Inwestujcie tylko 10-20% maksymalnie w kryptowaluty, a nie więcej. Ja tak wam radzę. Ja tak sam robię. A w kryptowalutach ja tylko inwestuję w Bitcoin i w Ethereum. W żadne inne nie inwestuję. I tutaj zrobiłem też błąd. Jako już inwestor doświadczony. Ale to było 2-3 lata temu. Kupiłem Dogecoina i kupiłem Shiba Inu i kupiłem ApeCoin. Coś takiego. I XRP. Ale tam to wydałem chyba tylko 2 czy 3 tysiące dolarów. Mały procent moich oszczędności. Tylko tak, bo kolega mnie namówił, a wiedziałem, że to nie jest dobry pomysł i tak. I co się stało? Spadło wszystko 80%. 78%. Dogecoin też spadł. Elon Musk nie wyhypował. Zrobił sobie comedy show. No i ten i mówi, o, zrobiłem błąd. I co teraz? Nauczyłem się, że już tak się nie robi. Nie sprzedałem tego na minus, czyli nie straciłem jeszcze pieniędzy, ale odstawiłem na konto Binance, którego mało używam i tam to leży, niech sobie leży. Za 10 lat sprawdzę, co się stało. O, taką będę miał strategię do tego, co już zrobiłem błąd. Zostawiam to i traktuję, jak te pieniądze straciłem i ich nie ma, ale nie sprzedaję na minus. Nie panikuję, nie hajpuję, nie histeryzuję z inwestycjami. Musi być zimny jak kostka lodu z inwestycjami. Diamentowe ręce. Trzymasz, nie sprzedajesz. Nie zależy jak wchodzi w dół, w górę, w dół, w górę. Nieważne jak. Musisz być twardym, stanowczym inwestorem. Nie sugerować się emocjami. Jak powiedział Benjamin Graham, Mr. Market. Taką metaforyczną osobę Mr. Marketa przedstawia jako osoba giełda. Pan giełda, o. I podejść do niego jak do człowieka, charakteru, że jest humorzasty, ma wysokie ceny. I w taki sposób to wam da, żeby zrozumieć, że podchodzi do inwestycji zimno i stanowczo. Ja inwestuję pieniądze, które innym się wydają bardzo dużo. Ja nie czuję zero emocji. Ja mogę wklepać parę zer. Dla mnie to jest ok. Ja zrobię puk, 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 puk i idę. Ja nawet nie pamiętam, że tak zrobiłem. Ja już mam zakodowane. Ja inwestuję w to samo cały czas akcje, takie jak już. Nie inwestuję w nic innego. Bo nic innego ja nie wiem. No ja się przestałem wszystkim interesować już nawet. Bo też tak Morgan Housel powiedział. To nie jest nic skomplikowanego. Ty nie musisz liczyć intrinsic value, czyli kosztu firmy czy zarobków, tak? Żebyś ty był inwestorem. Nie musi być Warren Buffett i robić spreadsheets, jak ci robią, tak? I taki old school, tak to się nazywa. Staromodna rzecz, co już AI czy sztuczna inteligencja wypiera. Ja wam mogę zrobić spreadsheets w Copilocie teraz. Lepiej niż drużyna. No. I wszystko tak się zmienia. Niedługo nie będziemy potrzebowali pracowników. Ja nie potrzebuję pracowników, jest dużo, bo zastępuje mi sztuczna inteligencja, asystentów. To ja wolę wydać na sztuczną inteligencję niż na pracownika. 800 zł kosztuje pracownik, a sztuczna inteligencja kosztuje mnie 10 dolarów na miesiąc, czy 20 na miesiąc. Teraz tak mówimy, cholera jasna. I ten. Okej, sztuczna inteligencja. Teraz pojedziemy o tych akcjach jeszcze. Czekajcie, zaraz wam powiem, jakie akcje inwestować. Pamiętam, słuchajcie, jak jeszcze was interesuje, macie czas, tak?
Ja teraz powiem Wam, jakie akcje inwestować. Teraz już wiemy, o co chodzi, tak? Nie kłaść w jeden koszyk, tak? Rozumiemy tą strategię twardego inwestora, te Mr. Market, tam takie rzeczy, Benjamin Graham, Morgan Housel, tak? Warren Buffett, ci wszyscy takie guru, tak? Charlie Munger, Naval Ravikant, Reshi, taki też z Indii gość. George Camel, tak? Ramsey Show, to jest zajebisty gość, takich guru, tak? Na Tim Ferriss podcaście, tak? Na School of Greatness, taki jest podcast zajebisty. Joe Rogan, Lex Friedman. Takie rzeczy słuchać. Okej. Teraz, jak już rozumiemy, że się nie wkłada wszystkich jajek do jednego koszyka, to teraz przejdziemy do akcji. W akcjach, do kupna akcji. Jak kupujesz akcje, to musisz rozłożyć to wszystko na sektory. Czemu na sektory? Ponieważ jak ułożysz jeden sektor transportu, sektor jedzenia, sektor medyczny, sektor tech, czyli technika, tak? Nie technika, no jak to się nazywa? Technologia, sorry. Tak? Takie sektory. Sektor bankowy, sektor, nie wiem, czegoś innego, tak? I czym więcej sektorów sobie wybierzecie, to później do tych sektorów wkładacie, to sektor to są te koszyki, co Charlie Morgan mówi, a akcje to są jajka. Teraz macie sektory, teraz akcje i do jednego sektora parę jajek, rozumiecie? Czemu tak się robi? Ty sobie myślicie, ten gość to pieprzy głupoty i przesadza. Nie! Tak każdy inwestor, każdy milioner ci to powie. The Secrets of Millionaires. Ekran napisał. Jak oni się zachowują, milionerzy? Tak? Albo ten Millionaire Next Door. Thomas Stanley napisał. Piękną książkę. Pokazuje te cechy tam. Bardzo oczywiste i proste to jest, tak? I tak się robi. I teraz, do czego dążę? Na przykład. Nie jest to już, mówiłem tysiące i cały czas powtarzam to, sekretem, że sztuczna inteligencja teraz to jest wczesny internet. Mamy nadzieję, że takie coś się nie stanie jak dotcom, ten bubble, który pieprznął dotcom, tak? Jak ktoś o tym też wie, to też możemy to zrobić oddzielny odcinek, bo ja wiem, o co chodzi. Troszeczkę, tak, nie wiem dużo, ale troszkę wiem. To też to mogę pogadać o takich rzeczach. I ten, i taki bubble walnął. Mamy nadzieję, że ten bubble z tego AI nie będzie. Na razie tego bubla, tylko tej bańki nie ma, ponieważ jest demand, czyli AI jest popularny i kupują ludzie, są w tym trypie. Nie ma hype'u, że produkują za dużo, a ludzie, czyli kupujący, nie ma dużo klientów, tak? Nie ma takiego czegoś w tym momencie. Nowogaz tak mówi, Mark Cuban, Katie Woods, tak? Inwestorzy, którzy też są publicznie w telewizji, mówią, że tak jest. I tutaj, jakie akcje dywidendowe, bo ja jestem dywidendowym inwestorem, kupywać sztucznej inteligencji? Taką akcją rynku, wiadomo, jest Nvidia. Nvidia, firma jedna z najlepszych firm, to tu będę dużo mówił, tak? Firma, która rosła 300-400% w ciągu 2, 1 roku. Po COVID wystrzeliła w górę. Że jakbyś zainwestował, to byś podwoił, potroił swoje pieniądze. Nie musiałeś inwestować w Bitcoin, ty, w Bitcoin, sorry, bo mówię w Bitcoin, ty, tak? Bo taki gość zawsze do mnie dzwonił, kupisz Bitcoin, ta? Kupisz Bitcoin, ta? Ja się tak nauczyłem, bo ja po polsku nie mówię, to ja tłumaczę, to wy też musicie mi ten, mówię Bitcoin, a przetłumaczę po polsku Bitcoin, tak? Albo Elon Musk, a przetłumaczę Elon Musk. Takie już, nie wiem, jak, ja nie mówię po polsku długo czasu, co? Wiecie, takie jakieś mam głupie, bo to mogę przekręcić, takie mam jakiś, mój mózg tak pracuje, tak? Co mam zrobić? No? Nie mogę, nie mówię inaczej jeszcze. Się nauczę, jak będę robił więcej odcinków. Bo ludzie oglądają te moje bijadolenie z tego, co ja tutaj widzę. Ok. Nvidia. Pokażmy sektor Nvidia, czyli tutaj teraz pokrywamy. Ten koszyk tych jajek. Teraz jedno jajko, Nvidia. Boom. Ja agresywnie inwestuję w Nvidia. Agresywnie. Tyle to wam tylko powiem. Mój kolega, Wietnamczyk, który jest inwestorem, biznesmenem, bardzo dobry człowiek to jest. O, byście nie uwierzyli, jaki to jest człowiek dobry. Podwoił swoje pieniądze Nvidia. Tak, tylko tyle powiem. Podwoił swoje pieniądze Nvidia. 100% zysku sprzedał. To nie chciał sprzedać, to ja mówię mu, sprzedaj to już. SPX 500 zarabiał inwestorzy, którzy uważają się za geniusze, klauny w uniformach z liczydłami w teczce. Robił z SPX 500 8-12% na rok. To się uważa za genialne już. To 100%?
Sprzedawaj to w cholerę, nie bądź pazerny. Zarobił tyle pieniędzy, że goście już nie musieli do końca życia pracować. A jeszcze pracuje. To jest najlepsze. A miły człowiek, że z ulicy, na ulicy ci będzie jadł. A nie widać, że on jest, w ogóle ma pieniądze. Taki człowiek. Bardzo dobry człowiek. Kiedyś tu przyjdzie, to wam pokażę go, bo powiedziałem mu, że nagrywam, to powiedziałem, że go pokażę. Mu się wstydzi, ale pokażę go wam. Okej. Okay. Następną akcją taką jest Broadcom. Broadcom robi semiconductors. Ja to przeczytałem po polsku jako kondensatory. Ja nie wiedziałem, że to nie jest to. Semiconductor to coś innego niż kondensator. Ja się nie znam na takich rzeczach. Nie wiem, co to jest. Ale wiem tylko tyle, że Broadcom to jest masywna firma. Broadcom to jest w ogóle firma, która naprawdę jest bardzo masywna, tak? I ona ma takie coś, jak dividend growth rate. To jest bardzo ważne. Ile ta stawka dywidend, tej wypłaty rośnie w ciągu 10, 15, 20 lat. To jest ciężko znaleźć. Możecie to znaleźć na stronie seekingalpha.com. Taka strona angielska jest i tam te właśnie dividend growth rate jest dostępne. Jak patrzycie na Google Finance na przykład, strona, która też ładnie wygląda i jest profesjonalna, takie coś jest trudno znaleźć. A dividend growth rate jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Tak? Bo można być tutaj złudnym. Takie bardziej techniczne rzeczy popowiadam może w innym odcinku. Tak? Przejdźmy do tych wszystkich akcji na razie. Już pokryliśmy na przykład takie AI. Ja inwestuję w te dwie. Nvidia, Broadcom. Broadcom bardzo lubię. Tak? Broadcom jest firmą, która naprawdę masywną firmą. Tak? Broadcom nigdy mnie nie zawiodło. Teraz jeszcze ten AI wyskoczył. Tak? Tak coś jak jeszcze jest tajwańska firma Semiconductors. Tam też jest dobra inwestycja. W tym momencie sektor AI, czy sektor sztucznej inteligencji ma troszeczkę problemy, tak? Bo tam coś jest z Chinami, nie tak? A to już nie będziemy się w to mieszać. Teraz pokryjemy następne takie gniazdko, czyli sektor. To jest banki. System monetarny, powiedzmy, tak o. Karty, Visa, akcje. Bardzo dobre akcje Visa. Dividend growth rate jest wysokie. Te akcje płacą mało dividend na rok, ale w ciągu 10 lat ten dividend dobrze właśnie idzie. I tutaj polecam Visa, Mastercard, American Express, JP Morgan. Widzicie? I w te koszy kruszycie takie coś. I tak, co ja teraz mówię, to są solidne akcje. Ja tylko mam JP Morgan. Ok? Teraz następny sektor. Przypuśćmy sektor czego? Napoi i fast foodów i tego, żarcia. No to co? Coca-Cola. Warren Buffett inwestuje przez 90 lat w Coca-Cola. PepsiCo. Tak? Takie coś. McDonald's. Takie coś. Texas Roadhouse. Takie coś inwestować. Tak? I to już pokrywamy sektor jedzenia. Starbucks. Takie właśnie rzeczy można inwestować. Dividend. I tu już mamy sobie gniazdo pokryte takie rzeczy. Tak? Druga rzecz. Drugie gniazdko. Drugi sektor. Następny sektor. Medyczny sektor. AbbVie. Akcje. Rosną. Dividend growth rate jest, kurde, 14-15% na 50 lat. Dlatego taką firmą jest Medtronic. Medtronic to jest nawet w Galway, tam gdzie pracowałem, w Irlandii jest firma. Ludzie pracują i te, jak zwierzęta dla nich. To firma może sobie inwestować akcje. Patrz, jakby było fajnie, jakbyś nawet w Medtronicu pracował jako tam 10-20 lat i byś te wszystkie akcje walił w Medtronic, spłacił całą swoją wypłatę. To byś nie musiał pracować 10-20 lat, byś był wolny finansowo. Takie coś. Ok? Ja teraz na przykład, taki sektor też jest dobry, to jest Johnson & Johnson, który pokrywa takie płyny, szampony, wiecie co jest. A Johnson & Johnson to jest arystokrata dywidendy. Płaci 60 lat dywidend i jeszcze go podnosi cały czas. Graf jest dobry, jak stracisz na grafie. Bo czasami można wpaść w pułapkę dywidendową. Takie pułapki dywidendowe to jest Procter & Gamble, 3M, Verizon Horizon. Tak? Takie akcje. Albo NTNT. Takie akcje można wpaść w pułapkę dywidendową. Czemu? Bo kupisz dzisiaj, a te akcje mogą za 50 lat opaść do poziomu niżej niż ty kupiłeś. A tak, co ja teraz mówię, jak spojrzycie się na graf, to takiego scenariuszu nie było. Ja na akcji dywidend mam od 20 do 150% plus. Jeszcze raz to powtórzę. Na akcjach dywidend ja mam na wszystko na plus. Od 20 do 150% plus. Ok? Tak, żeby wiesz, wam rozjaśnić.
Jedyną akcją, którą zrobiłem błąd, to jest McDonald's, ale mam bardzo mało. Mniej niż 1000 dolarów. To już nie kupuję tych akcji, ale nie sprzedaję. Nic sobie leżą. Przyniosłem je na eToro. Nie. Nie przyniosłem je, co ja gadam. To kryptowaluty przyniosłem. Zostawiłem je, sobie leżą. To wszystko. Nie dotykam. Następnym takim czymś sektorem jest technologia. Apple, iPhone'y. Tak? Tutaj troszkę mam to w głowie, że Nokia kiedyś upadła na ryj, bo nowa technologia odbiła. To też te iPhone'y, wiecie, ale wierzę w iPhone'a, nie Oculus, tylko te Apple Vision Pro te chcę mieć, te okulary. Marzenie moje jest. Te pierwsze wersje nie kupiłem, bo wiedziałem, że jest marna, ale mam nadzieję, że dwie, trzy wersje do przodu sobie kupię. Będę miał Apple Vision Pro, lubię tę technologię i będę inwestował w Apple'a. Tak, taką akcję to inwestuje Microsoft i Apple z tego. Ale czemu? Bo Apple i Microsoft idzie sztuczna inteligencja. Microsoft ma Copilot, idzie w spółkę z GPT Chat. A Apple też ma swoje tam rzeczy i rozwija się bardzo ostro. I Apple produkty są naprawdę zajebiste. I tyle tego powiem. Następnie takie coś można pokryć. Taką firmę się nazywa Waste Management. Taka firma Waste Management to wywozi śmieci w Ameryce. I tutaj możecie takie coś też pokryć. Następną taką firmą, którą się pokryć, to jest Train Society. Nie wiem, pamiętam, że mówię, ale nie pamiętam. Mam tą akcję, się pamiętam. Billa Gatesa ulubiona akcja. Pociągami wywóz transport. Też jest akurat pokryć tych pociągów. Widzicie, ile sektorów już pokryliśmy. Następną taką firmą, moją ulubioną firmą, to jest Cintas. Pierze robi uniformę dla firm. Firma rośnie, kurde, dividend growth rate jest 30 do 35% w ciągu 15-10 lat. Tak urosła firma, tak rośnie do przodu, taki ma graf, że parabolicznie idzie. Cintas, C-I-N-T-A-S. Tak się pisze. No. I to tyle tego na razie. Nie będę tego wymyślał, bo chyba już nie pamiętam takich tych akcji. Musiałbym zobaczyć i sobie przypomnieć. Ale z tego, co pamiętam, co wam powiedziałem, to ja w to inwestuję. Taką akcją jest coś, to jest Chevron. A, zapomniałem jeszcze, przypomniałem się. Chevron ma dobre, ma 4, chyba ileś procenta yield na rok. To jak chcecie tam włożyć akcję w dobrą firmę, która przynosi wam zysk już od razu lepiej na początku, a nie jest dividend trap, to Chevron jest taką firmą. I wsparcie przez 35 lat dividend i podnosi, i dividend growth rate nie ma najgorszej. Taką dobrą firmą trzeba pokryć też jest Lowe's i Home Depot. To mówimy takie coś jak IKEA w Polsce. Robi meble, robi takie coś. Te dwie firmy idą w górę, mają zajebisty dividend. I zajebisty dividend growth rate and firma się zawsze się rozwija. Ludzie mają dobry schemat reinwestycji tych zysków firmy. Takie coś sektory pokryć. Jak wy to teraz usłyszycie, co ja teraz wam powiedziałem, to wam zaoszczędzi kupę lat. Bo mi to zajęło takie tutaj 5 minut tego grania o tych dużo lat, żebym ja te firmy swoje wybrał, które ja lubię. I to są moje firmy, w które ja inwestuję. I ja, to jest moja inwestycja. I wy sobie to tak zainwestujcie. Pamiętajcie, każdy musi zrobić swoje ryzyko. Każdy ma ryzyko, jakie sobie zrobić. Jakie chcecie podjąć ryzyko, tak? Nie płać w te dywidendy, czy w jakieś inne rzeczy, w akcje, w inwestycje. Pieniędzy, które za dużo będziesz kłać. Kłać tyle, ile możesz zablokować na długoterminowo. No, tak powiem. Bo jak powiesz, jak ludzie mówią, zainwestuj tyle, ile możesz stracić, to musisz ich wystraszyć młodych inwestorów. To powiedzmy tak, zapłać na tyle, na ile możesz zablokować, nie stracić. Czekajcie, bo tu już zmęczenie czuję od gadania. Napiję się kawy. Przerwa dla mnie, proszę. Część trzecia zaraz będzie teraz. I tyle powiem. Tutaj te akcje, co wam przedstawiłem, to naprawdę są dobre akcje, tak? Taka druga strategia jest, już nie dividend, na przykład Morgan Housel mówi, dla ludzi, którzy po prostu pracują i mają czasu na takie rzeczy, czytanie, tak? To jest inwestycja w SPX 500 miesięczna. I za 30-20 lat będziesz miał tyle pieniędzy, bo tak się to zakumuluje, że się w głowie nie mieści. To już jest, SPX 500 to jest najprostsza inwestycja dla w ogóle, no małpę byś nauczył, w zoo. Rozumiecie? 10% już masz na rok, a małpa w zoo to może kliknąć ci 3 razy. A ludzie dają dla banku, dają im ochłapy. Albo inwestor, doradca finansowy bierze od starszych ludzi pieniądze. Wykorzystuje ich skurczybyk, biednych ludzi, ich niewiedzę. Niesamowite coś.
A później w SPX 500 on walnie pieniądze i tam się cieszy. Nic nie robi. Leniwi inwestorzy są tacy, doradcy też. Laicy. Już nie będę to dużo mówił. Mam nawet przykład, ale już nie będę mówił, bo znam gościa. I mam z nim kontakt. To nie będę to ludzi oczerniał, bo nie potem o tym jest kanał. Ok. Teraz, słuchajcie. Najważniejsze jest to, żeby myśleć długoterminowo. Rozumiecie? Jak nie będziecie myśleli długoterminowo, to jest szansa, że zablokujecie pieniądze na dłuższy czas. Musicie myśleć zawsze długoterminowo. Na 5, 10, 20 lat. Posadzić te drzewko inwestycyjne. Jak wysadzicie drzewko z jabłkami jabłoń w ogrodzie, ty oczekujesz jabłek na następny rok? Nie. Za 5 lat? Nie. Może. Jakieś jabłonki są. Ale powiedzmy, za 10 lat byś miał taką jabłonkę, że nie zjesz tych jabłek. To samo jest z inwestycją i pieniędzy. Później będziesz szedł do pracy. Bądź minimalistą. Nie bądź skromny. Nikomu nic nie mów. Tylko swoje rób. I niech się wyśmiewają. Niech się z ciebie poniżają. A ty swoje wiesz. Bo przeczytałeś 10 książek, które są fundamentami i mają techniki od 100 lat i tam was nikt nie oszuka, nie chce od was pieniędzy. To jest wszystko za darmo. Tylko ja tą wiedzę wziąłem 10-lecie swoich inwestycyjną, złożyłem to w małą kulkę taką i wam pieprznęłem w kanał, żebyście to łyknęli. Tak to wygląda. To tak wszystko prosto u mnie może wygląda, taka gadka, szmatka, ale to są lata patrzenia, czytania, oglądania YouTube, różnych kanałów, słuchania podcastów. Ja się zrobiłem maniakiem tego wszystkiego. Ja mam chorobę psychiczną już chyba. No kobieta mi mówi, że ja jestem nienormalny. Czemu ty wstajesz o 3:30 rano? Ja mówię, bo robię biznes. Ale ty nie masz, może wstać sobie później, a ja nie chcę. Nie rozumiem. Jak ja przyjechałem pierwszy raz, się dobrze teraz nie znaliśmy, tak się znaliśmy na początku naszego związku. Przyjechaliśmy się do Filipin. Ja w Filipinach 4:00-5:00 rano, ja na nogach przed komputerem. Ona, co ty robisz? Przecież ty skończyłeś pracę. Jako kucharz pracowałeś w Irlandii. Ty teraz co, będziesz siedzieć cały czas o 4:00-5:00 rano i duka na komputer 12 godzin? Ja mówię, tak. Tak będę dukał. 12 godzin. I dukałem. Ona chodziła do pracy, siedziałem i tylko patrzyłem się w komputer i się douczałem. Inwestycji, pieniądze. Przyniosłem jakieś pieniądze z Irlandii i patrzałem. Działki, niedziałki, to i to. Robiłem się przedsiębiorczo już. Tak jak Kiyosaki powiedział w książce, Robert Kiyosaki, bogaty i biedny tata. Tamten jeden tata był biedny, ale nie był przedsiębiorczy, nie wyglądał przedsiębiorczo. I jego szanse na sukces były małe. A drugi tata, to nawet nie ma pieniędzy, był przedsiębiorczy. I przedsiębiorczo wyglądał. To samo jak i ja w Filipinach. Nie miałem jeszcze biznesu jak teraz. Nie robiłem jeszcze biznesu. Nikt mnie nie znał. Dopiero co do Azji przyjechałem. Byłem zagubiony troszeczkę. Nie wiedziałem, co mam z pieniędzmi zrobić i gdzie zainwestować. Rozumiecie? Taka jazda. I później pomału do tego doszedłem. I pierwsze co? Wstałem, wziąłem prysznic, ogoliłem się, założyłem koszulę, jakbym siedział w biurze. A kobieta się na mnie patrzy w środku nocy, jak na nienormalnego psychicznie. Co ty robisz? Ten człowiek jest nienormalny. Ja nie chcę takiego chłopaka może mieć. Ona się dopytała mnie, że ona mówi, ja nie spotkałam takiej osoby jak ty. Co ty robisz? Czemu ty tak robisz? To później teraz ona mnie zna, że mi ludzie tak poniewierali, że ja zrobiłem się wariat. Ja myślałem, że jestem idiota. Przez 10 lat się ulepszałem, bo myślałem, że ludzie tam, co mnie poniewierali, to tak na takich ludzi wyszli, że ja jestem z tyłu i tak, nigdy ich nie doścignę. Bo jestem idiota, straciłem tyle czasu, nie douczałem się tam za młodu, straciłem, wiecie, na tramę, na depresję, 10-15 lat za młodu. To ja myślałem, że już nie mam szans, żeby wyścig wygrać, albo nawet zobaczyć ich, że oni biegną. A się okazało, że ci ludzie, którzy mnie poniewrali, to zostali w tyłu za murzynami. Nie chcę oczerniać czarnoskórych osób, bo nie jestem, reszcie taki głupi, dałem przykład, nie powinienem tak mówić. Ale tam jest u nich
Psy dupami szczekają. O, tyle powiem. Tak się u nich teraz jest. Bo ja myślałem, że oni się ulepszają. Oni nie. Na laurach usiedli wszyscy. Gdzie ja? Czwarta, piąta, trzecia rano. Bieg. 5-10 kilometrów. Przechodzę, wanna z lodem. Cierpię. Płaczę czasami. Łzy mi lecą. Siadam, robię. Problemy. Czasami. Twardo siedzę. Jeszcze jak byłem młody inwestor, to traciłem pieniądze czasami. Robiłem złe inwestycje. Jak inwestor nie. Przedsiębiorca bardziej. To oszukiwali mnie czasami. Nauczyłem się, jak się robi. Siedziałem twardo. Traciłem po 3, 4, 5 tysięcy dolarów. Blokowali mi PayPale. Zabierali mi pieniądze. Twardo siedziałem. I się wysiedziałem, jak kura na jajka. I się urodził pałac inwestycyjny. I ja się stworzyłem. Psychopata jestem. I dobrze, na pozytywny sposób tego znaczenia. Jestem psychopata. I będę psychopatą. Samo udoskonalania się jestem psychopatą. I douczę dzieci. I to pasję. To jest to psychopata. Pasja to się nazywa. I to pasję przekażę dla ludzi. Bo mam takie prawo. I to jest mój kanał. I sobie będę wygłaszał, co będzie mi się z życia podobało. Pouczał ludzi. Teraz jak ludzie chcą zobaczyć, co u mnie słychać, to najpierw usłyszą o sobie i o lekcjach, żeby się douczyć. No to, to byli ci ludzie, którzy w życiu poniewierali. Może też nawet oglądają. Bo tacy ludzie są wścibski. I już nie będę to mówił. Słów mi brakuje. Tyle powiem. Czekaj, się nagrywa moje biadolenie. 50 minut. Ja to mogę gadać podcasty tutaj jak Joe Rogan. A co tam? Jak ktoś to słucha, to ma troszeczkę mojego biadolenia, ale też się douczy, tak? Ja tutaj nie chcę tylko biadoli swoich tutaj tych, bo nikt ktoś sobie powiedział, że ja tutaj, wiecie, narzekam. Czy... Nie, ja nie narzekam. Ja nie mam żalu tych ludzi w ogóle kompletnie. Nie mam żalu nic. Nie mam żalu nic. Nie mam żalu. Nie mam. Ja bym ich jeszcze podziękował. Niektórym nie miałem szansy już podziękować, ale bym podziękował za to, że mnie poniewierali. Bo ja bym na taką osobę nie wyrósł, na co raz jestem. Nie mam nawet szans. Jakby nikt mnie nie poniewierał od 7 roku życia do 25 roku życia, to ja bym nie miał szans. Nie mieszkałbym w Wietnamie, nie miał tego bym co miał. Nie bym był taki szczęśliwy. A teraz to jest najszczęśliwszy czas w moim życiu. Jestem najbardziej szczęśliwy, nie byłem taki nigdy szczęśliwy. I czym jestem starszy, jestem bardziej szczęśliwy. I tak mój pałac powstaje. Wolności finansowej. Minimalizmu i udoskonalania się. I wiecie, co jest najlepsze? To jest dopiero początek. Ja nigdy nie przestanę tego robić. Jak Warren Buffett. 96 lat. On teraz w tym momencie siedzi pewnie w biurze i robi intrinsic value. Liczy firmę, w jakiej ja zainwestować. Charlie Munger. Umarł już. 96 czy 8 lat. 2-3 godziny dzień wcześniej kupił akcję przed swoją śmiercią jeszcze. Taki inwestor. Taki człowiek ja chcę być. Nigdy może nie będę, ale staram się zawsze być blisko. I tak się ulepszam, że jestem tak skromny. Nawet ktoś mnie chwali, to mówię, że nie. Jak ja to puszczam się, jestem z siebie dumny, to się od razu neguję. Mówię, że nie jesteś dobry. Ja biegam 5 km, on się cieszy. Nie, nie biega, nie cieszy się, źle. 5 biegasz? To biegaj 10, źle. Biegaj 10, to biegaj 15. Nigdy nie będziesz z siebie zadowolony. To się nazywa dyscyplina. Tak siebie do przodu. Ja teraz zrobiłem dzisiaj rano 50 pompek. Ja mam 43 lata. Ja 50 pompek nie zrobiłem w wieku 25 lat. Taka jazda. Ja to jestem, ja nie wiem, jak ja tu mówię, to takie mam emocje. Przez tyle lat mnie nikt nie pokierował. Ja jestem czasami taki zły, że ja tyle też czasu straciłem na niewiedzę. Ja to mogłem już robić w wieku 20 lat. Ja mam 43. Robię to 10 lat, to i to, ale mój sukces i mój personalny sukces, bo nie interesuje mnie, jak to sobie myśli, co mi patrzy, by był inny. Bym był bardziej udoskonalony, jak Naval Ravikant. A może już nigdy nie dorównam takim ludziom. I to mnie denerwuje, że ludzie mnie skrzywdzili i nie to, żeby upośledzali i te. Stracili mój drogocenny czas zmarnowali. I tutaj jest
A później emigracja zmarnowała czas, bo Polska jako kraj nie zagwarantowała mi przyszłości. Też mnie okradli skurczybyki. Czerwoną książeczkę za dom zabrali mi, bardzo robić. Inflacja wpieprzyła. Złodzieje komunistyczni ukradli. Rozbiór Polski. Czwarty był po komunie. Tylko, że go w historii nie zapisali jeszcze. Tyle tylko powiem, cholera jasna. A mam prawo mówić o książeczce mieszkaniowej, to czerwone PKO? Mam prawo, bo mnie cholera jasna okrali skurczybyki. To samo jak mnie poniewierali, to mam prawo głosić na swoim kanale takie wywody. Nie biedolę, nie histeryzuję, a nawet jak histeryzuję, to mam prawo. Czemu? To jest mój kanał? Zabrali mi skurczybyki książeczkę? Zabrali. Tata płacił tyle lat na książeczkę, 10-15 lat? 1/10, 20% swojej wypłaty zabrali? Złodzieje? Jak ty byś inwestował w najgłupsze akcje i obligacje rządowe gdzieś w kraju, w Ameryce, to ty byś był milionerem. Twoje dziecko by nie musiało na studia iść. I to mnie denerwuje. Jak ja bym znał technikę Warrena Buffetta i w tym wieku bym miał dziecko, co mój tata robił, to ja bym nawet dziecko na studia nie puścił. Ja bym go sam douczał. A wiecie czemu? Bo się nie opłaca mu na studia już iść nawet. Niech idzie sobie na studia, będzie już 25-30 lat miał, gdzieś mu się oleju w głowie naleje. A teraz to bym ci puścił, idź podróży po świecie, człowieku. Masz tutaj pieniądze, idź, wypadł z domu. Podróżuj sobie, wróć za rok, za dwa. Dam ci 10 tysięcy dolarów i zobaczymy, co z tym zrobiłeś. Przypiłeś, przećpałeś i kiedy ty wróciłeś? Za miesiąc czy za rok? Jak wróciłeś za miesiąc, to jesteś idiota jeszcze, nic nie dostaniesz. A wróciłeś za rok, to czyli te pieniądze rosną. Nie przećpałeś, nie przypiłeś, bo za rok podróży to 10 tysięcy euro wystarczy. To trzeba jeszcze oszczędzać. I jak on poczuje wolność tam, to nie będzie chciał do domu wracać. O, tak się uczył. Jak ja się tak sam uczyłem, takim sposobem. Moimi ciężkimi pieniędzmi. Jak ja zrobiłem w Irlandii w czasie przed Unią Europejską swoje pierwsze pieniądze, gdzie ludzie kupowali domy i mieszkania, to ja za te pieniądze wziąłem, to zamiast kupić sobie dom i mieszkanie, to pojechałem do Peru na 6 miesięcy. To ludzie się na mnie patrzyli jak na idiotę w tych czasach, jak byłem w Polsce. Mój tata też tego nie rozumiał. Były takie gadki, podteksty były, że ciebie, to w ogóle twoje plany, nie chciałem do Polski w ogóle jechać. Bo było tak, my sobie lepiej kupimy mieszkanie za te pieniądze, a po co tam jedziesz, a co ty tam będziesz robił? Słucham, ja tam jadę, żeby się uczyć, ja tam jadę, żeby się edukować, otwierać swój umysł, po co tam jadę na podróż 6-miesięczną? Po co myślisz, że ja tam jadę? Machu Picchu zobaczyć? Tylko, no nie, się spotyka ludzi, inwestorów, ludzi przedsiębiorczych, którzy takie życie mają, inny styl życia, ty się od nich uczysz. I na tym to wszystko polega. I tu się nic nie traci. Trzeba ludzi wspierać, a nie negować cały czas. To jest jazda, no. Pokierować tą młodzież w takie rzeczy. A później wróciłem, zrobiłem znów 20 tysięcy dolarów chyba. Wziąłem te pieniądze, pojechałem do 6-7 miesięcy do Azji. I znów. Mówili mi nawet, zagubił się, ucieka. Moja była dziewczyna, tak też mówiła. No to może teraz ogląda mnie nawet. Bo też taka dziewczyna, to ja ją dobrze znam. Taka wścibskość jej nie zna granic. Też mi kiedyś powiedziała, że ja się zagubiłem i szukam, nie, uciekam, tak? Gdzieś tam ucieczkę robię. Ucieczkę, słuchaj. Ucieczkę to ja ci, to ten, to sobie tam róbcie. Ucieczkę to sobie róbcie z Anglii albo z Irlandii, z krainy deszczowców, w dobre czasy. Ja wam tę ucieczkę powiem, jak się robi teraz w Pałacu Dywidendowym. A wcześniej to nie robiłem ucieczki, tylko się douczałem, szukałem miejsca na ziemi, gdzie mi dobrze jest, gdzie ulokować swoje pieniądze. Ile ma 100 tysięcy euro w Irlandii czy w Anglii? 100 tysięcy funtów. Za ile ci wystarczy na życie na te pieniądze? 5 lat? Już nie masz pieniędzy. 10 lat? Tu pożyczkę masz i psy dupami będą szczekały za te pieniądze. Weźmy 100 tysięcy czy 100 tysięcy funtów do Azji. Żyjesz do końca życia. Nie musisz pracować. Dziękuję. I co wolisz? Siedzieć w Irlandii z tymi idiotami? Gdzie jest zamieszki to i to, boi się dzieci na ulicę wysłać? I ty zanewasz to szczęściem? Sprzedała swoje szczęście za pieniądze. Sprzedaliście się. To samo jak i ja. Bo Polska nie zagwarantowała nam przyszłości. I bardzo robi skurczybyk ukradł nam książeczki mieszkaniowe PKO. Chyba każdy to przytaknie, chyba to nie jest sekret, nie? A mi konta nie wykasują na to, będę mówił. A co mnie to nie interesuje? Nowo otworzę konto. Co mogę wykasowywać? Nie interesuje mnie to.
Znów otworzę nowy konto, znów będę biadolił. A wykasuje mnie, to na kobietę otworzę konto, znów będę biadolił. A później twarz zobaczą, wykasują, to bez twarzy będę biadolił. No w radiu będę ogłaszał. Nie poddam się już więcej, do końca życia teraz. Teraz to już kurwa za późno, za przeproszeniem, że klinę. Tak się pewnie już nie ogląda nic. I takie rzeczy. Motywować tych ludzi, tą młodzież, cały czas. Rodzice powinny pchać dzieci. Te internety tu powłączać w cholerę, w pizdziec. Internet powinien mieć takie coś jak na czas. Czasomierz powinien mieć. O! Że wkładasz internet od 9 rano do 15 jest internet. Później internetu nie ma. Idź do stolika i jesz. To taki ma gość. Nie pamiętam, jak się go imię nazywało. To Lex Friedman. Taki ten. To jest ten. Quantum Mechanics. Fizyk. To wiecie, jak on robi? Jak idzie, siada do stolika, to mają skrzynkę w pokoju dużym. I w tej skrzynce jest napisane. Skrzynka na telefony. I dziecko uczy od małego, że jak idzie do stolika, to bierze swój telefon, tak? I kładzie go na skrzynkę, w skrzynkę i zamykają, i jedzą. I rozmawiają sobie jak normalna rodzina. A nie je dziecko. Jak tam w szkole? Dobrze. Zrobiłeś lekcję? No. Więc co to jest za interakcja z dzieckiem? I ty mówisz, że to jest dziecko wina. Nie, to jest twoja wina. Bo za patologię w domu robicie. Pozwalacie dziecko na telefonie zacząć siedzieć. I dziecko nie ma w ogóle konekcji z rodzicami. I dziecko rośnie jako obca, się wychowuje go ulica, a nie rodzic. I wychowuje go internet i socjalne media. I gry komputerowe, które orają umysł i uzależniają, jak World of Warcraft. Ja znam dobrze wszystko. To ja tutaj mówię rzeczy, które ja jestem pewien. Ja tutaj nie zdebatuję, nie spekuluję na moim kanale. Ja przykłady wam będę sypał. Przykładami, dowodami i argumenty moje są solidne, takie, że ja przedstawię dowody, daty i to. I książki, i w książkach informacje. Jak komuś się coś nie podoba, albo mu coś powie, że coś tam, to dajcie mi znać. Ja wam wyślę e-maile z książkami, z wszystkim, co możecie poczytać. I wam wersje, nawet numery stron mam pozapisywane w niektórych. Taki jestem maniak. I ja nie lubię, jak ktoś ma Dunning-Kruger efekt. Ja słucham się wszystkiego, douczam się do końca życia. Nie mądrzę się. Jak czegoś nie wiem, to się nie mądrzę. Jak specjalista się trafi, nawet jak tam teraz mówię o finansach tak odważnie, jak i teraz, przyjdzie specjalista jakiś, się to zna, ja go słucham, ja się nie mądrzę. A nie, bo ja w Nvidia bym zainwestował, a nie, bo na w Bitcoin'a, jak tam Polacy, taki Polak, zainwestowałbym. No, i będę się mu mądrzył, no. On ma swoją wiedzę, ja mam swoją. Ja się od ciebie nauczę, a teraz powiem, ty, weź mi powiedz na przykład, czy ja robię dobrze. I przestań. Informacja przekazana w inny sposób też może być odebrana informacja inaczej. Jak ludzie w rodzinach. Przypuśćmy, kobieta kuchni. Zrób je, no, krzyczysz. No kobieta jak odbierzesz? No źle, negatywnie. A podejdziesz, przytulisz, kochanie, zrobisz mi tam herbatę. No zrobić. Informacja dana inaczej jest inaczej odbierana. No. Taka jazda. Dobra, będę kończył, już mam dość te gadania tutaj. Słuchajcie, miłego dnia wam życzę. Dziękuję w ogóle za oglądanie. Jak ktoś ogląda mnie do tej pory, to dziękuję wam. I to wszystko. Jak chcecie, to słuchajcie. Mnie zależy, czy słuchajcie, czy nie. Ogląda, czy nie ogląda. Na mój kanał jest poświęcony dla ludzi i wiedzę za darmo. Nie będę tutaj żadnych reklam, a reklam może będę robił później w przyszłości, ale nie będę żadnych sponsorów głupi brał, żadnych takich ludzi, książek pierdołych, jakichś innych, żeby wam na was zarabiali pieniądze. Jak wydam książkę w przyszłości, bo planuję, o inwestycjach może też, to książka będzie bardzo tania, że przysłowie 5 zł będę dawał, albo złotówkę, albo grosza. Bo mi nie zależy na zarobku pieniędzy na ludziach, którzy potrzebują pomocy. Taką jestem osobą. I tak będę praktykował. Chcecie mnie wspierać, to wspierajcie mnie na kanale, a ja nie będę sprzedawał na kanale nic. I to proszę to wyciąć i za 10 lat mi to w mordę rzucać. Jak zrobi inaczej. I przypominać mi i mnie negować, że się strachuję się komercyjny. To wtedy ja się nauczę, może się tej komercyjności oduczę znów. Jak zrobię błędy. Bo nikt w życiu nie jest idealny. I to tyle powiem. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.
miłego dnia, Artur z Wietnamu. Zmieńcie swoje życie od dziś. Ok? Na razie.